Noe kojarzy się z jakimiś eksperymentami genetycznymi. W jakimś stopniu tak. Znaczy, w sensie hybrydyzacja i elementy hybrydowe są bardzo popularne w obszarze subkontynentu indyjskiego i generalnie w obszarze południowo-wschodniej Azji. W trochę mniejszym stopniu w obszarze Chin i Japonii. Natomiast powiem szczerze, można by się doszukiwać tu pewnej migracji, koncepcji, ewentualnie rzeczywiście hybryd, dlatego że znając zagadnienie z Indii, gdzie występują różnego rodzaju opisane hybrydy, czy istoty hybrydalne, składające się z wielu zwierząt i części ludzi lub podobnych koncepcji. Paradoksalnie, stosunkowo świeże, bo chyba mające 2 albo 3 lata badania, wskazują na to, że na obrzeżach Chin, w okolicach Tybetu, a dokładniej w tej części Chin, której najbliżej do Tybetu, znaleziono w górach bardzo stare stanowiska. Tak to się formalnie nazywa, natomiast w praktyce chodzi o stare miejsca pochówkowo-mieszkalne. To znaczy, z jednej strony były tam kompleksy ewidentnie wskazujące na przeznaczenie mieszkalne, a z drugiej strony o charakterze świątynno-pochówkowym, w których to na ścianach i w wizerunkach rzeźbiarskich faktycznie pojawia się bardzo dużo hybryd wszelkiego rodzaju. Żadna jednak z nich nie odpowiada Nue. Co za tym idzie? Można by przypuszczać, że mamy do czynienia że możemy mieć do czynienia z pewną kategorią istoty. Na pewno mamy do czynienia z hybrydą, natomiast że może być jakaś korelacja między Indie i Chiny. Szczególnie, że ciekawym założeniem w tym kontekście byłoby przyjęcie takiego wstępnego warunku, iż niejako pewne wieści i wiadomości przyszły z Indii czy subkontynentu indyjskiego razem z buddyzmem do Chin. No i to by się mogło w jakimś stopniu korelować z powstaniem mitu, z datowaniem powstania mitu o Nue i historii, która miała doświadczać chińskiego cesarza. Natomiast to nie, ni w ząb nie będzie się, i potem można by wymyśleć trasę wędrówki przez Koreę do Japonii. Tylko jak już na pierwszym wykładzie wskazywałem, ta koncepcja się nijak nie trzyma kupy, ze względu na to, że zarówno Nue spełnia różne funkcje społeczne, mito Nue, różne funkcje społeczne. Poza tym są znaczące różnice między jednym a drugim mitem. No i w pozostałych krajach są też użyte inne istoty zwierzęce symboliczne. Można by tu się doszukiwać pewnej koncepcji naukowej, w sensie, że każdy z tych mitów jest pouczeniem dla danej kategorii władców, ale nadal nie tłumaczy nam to, nie będzie nam się to bezpośrednio zazębiać z genetyką. Druga sprawa, że najbardziej istotnym elementem mitu o Nue i w ogóle koncepcji Nue jest jednak zmiennokształtność. Nieokreślona perspektywa, zależna od osoby, osoby, która jest odbiorcą doświadczenia tego fenomenu, i to jej postrzeganie kształtuje to, jaką formę przybiera Noe. To jest zresztą dość stosunkowo rozpowszechniony mit, powiedzmy międzykulturowo, i to nie dotyczy tylko Azji, o niesamowitej zabójczej istocie, która jawi nam się, czy też próbie śmiertelnego zagrożenia dla Herosa, która jawi nam się w postaci tego, co jest przez daną osobę postrzegane jako najstraszniejsze. No i idąc tym tokiem rozumowania, można dostrzec pewną antropologiczną podstawę do istnienia mitu o Nue, no ale nie tłumaczy ona nam dokładnie na żadnej perspektywie, dlaczego Nue działa tylko i wyłącznie w kwestii sennej i dlaczego zjawiska zachodzące w śnie mają bezpośrednie konsekwencje na rzeczywistość materialną w przestrzeni cudzysłowiowej jawy.